Dokładnie rok temu rozgrywane były we Wrocławiu 10 Światowe Igrzyska Sportowe The World Games 2017. W magazynie Sportów Nieolimpijskich rozmawiamy dziś z Marcinem Przychodnym, prezesem Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego. To nie tylko same igrzyska i te 11 dni startów, ale to także cała żmudna praca nad przygotowaniem igrzysk do tego, by świat mógł zobaczyć to, co działo się na arenach sportowych. Po roku to zdecydowanie mogę powiedzieć, że o wiele trudniejszy i stresujący był czas jednak przygotowań imprezy, a nie jej przebiegu. Tym bardziej, że poza, poza jednym incydentem pogodowym sam przebieg był niemal perfekcyjny, w związku z tym te przygotowania to faktycznie czas niezapomniany, bardzo, bardzo trudny, no ale co najważniejsze wszystko się udało. Było wiele aren sportowych, to było Całe to zaplecze logistyczne, organizacyjne, to było także sporo sportowców, sporo dziennikarzy. Jak te przygotowania wyglądały, i kiedy tak mniej więcej już można było czuć to, że Wrocław jest przygotowany do organizacji igrzysk? Myślę, że takim momentem było gdzieś na pół roku przed, przed imprezą, kiedy wiedzieliśmy, że że jesteśmy gotowi, że mamy najważniejsze sprawy załatwione, albo jesteśmy na, na finale tych procesów i że przeprowadzimy tą imprezę. Oczywiście pozostawało jak, na ile to będzie do końca zamknięte w 100%, na ile będzie to do końca perfekcyjne z naszej strony i jaka będzie atmosfera, bo ją jednak tworzą uczestnicy i kibice. Także ten moment, taki kiedy rzeczywiście. Mogliśmy wewnętrznie powiedzieć, że, że niemal mamy już tą imprezę, mamy te wszystkie najważniejsze procesy. Jak kojarzę, to było około pół roku przed imprezą. Bardzo trudny czas, bardzo złożony, ten proces przygotowawczy ale dzięki bardzo y, dobremu zespołowi, naprawdę dużemu zaangażowaniu, no, udało się i właśnie na, w tych ostatnich miesiącach mieliśmy już takie wewnętrzne przekonanie, że rzeczywiście panujemy y, nad tym, co najważniejsze, ale też nad szczegółami. Nie boimy się tego wydarzenia, jesteśmy w stanie go bardzo dobrze y, przeprowadzić, a myślę, że udało się nawet lepiej. Wydarzeniem w Igrzyskach była ceremonia otwarcia. Tak, no to myślę, że zawsze jest ważny, często najważniejszy moment, bo on pozostaje najbardziej w pamięci. On też jest wizerunkowo pewnie najważniejszy. Na nim można najwięcej wygrać albo, albo stracić, bowiem dobre y, otwarcie jest właśnie często połową sukcesu. Bywa, że. Że więcej. Tak było w przypadku The World Games we Wrocławiu. Wiedzieliśmy, że to otwarcie jest szalenie ważne dla nas, dla imprezy, dla jej przebiegu, dla jej oceny. Tutaj też była nasza koncentracja, to był jeden z najważniejszych jakby procesów w przygotowaniach. No i myślę, że tak jak to sobie założyliśmy, tak, tak przebiegło. Mam nadzieję, że, była to właśnie, że było to otwarcie godne całej imprezy i było to otwarcie, które pozostaje w pamięci z tego, co też po imprezie słyszeliśmy, nie tylko De Orgins we Wrocławiu, ale, ale w ogóle otwarć w ramach Igrzysk Sportownie Olimpijskich. Po otwarciu już toczyły się zmagania sportowe. Które z tych momentów przysporzyły być może wiele radości, przy których było trochę więcej zastanowienia i dalszego kontynuowania? Zdecydowanie najtrudniejszym był momentem niedziela, kiedy rzeczywiście warunki pogodowe mocno, mocno nam utrudniły. Pięć aren no nie wiem, że spostuszyły, ale trzy bardzo poważnie i, i to jak, jak to wtedy wyglądało, to i my, a szczególnie goście uczestnicy, bali się, czy będziemy w ogóle w stanie wznowić. Rywalizację w tych konkurencjach. Udało się to w, dzięki, dzięki współpracownikom, dzięki wolontariuszom przywrócić te obiekty w ciągu dwóch, trzech godzin, a warunki, jakby ta, ta burza, która się wydarzyła, naprawdę była trochę powyżej przeciętnej. Nie, nie, nie mogliśmy jednak tego aż, aż w takim wymiarze przewidzieć, ale tu też pokazaliśmy siłę, pokazaliśmy sprawność, bo, bo właśnie udało się to wszystkie te obiekty przywrócić bardzo szybko i jeszcze tego tego samego dnia rozpocząć kontynuację zawodów, co widzieliśmy i następnego dnia słyszeliśmy od, od przedstawicieli m.in. International World Games Association, że zrobiło to, zrobiło to na naszych gościach i uczestnikach duże wrażenie, bo rzeczywiście nie spodziewali się, że w tak szybkim czasie możemy zawody na torze wrodkarskim czy na ścianie wspinaczkowej Wznowić to był ten trudny moment. Natomiast generalnie jeszcze raz wrócę, że na wszystkich arenach zawody przebiegały prawidłowo zgodnie z tym, jak sobie zaplanowaliśmy w bardzo dobrej atmosferze. W związku z tym sam czas imprezy był o wiele przyjemniejszy niż przygotowanie. Jak się kieruje tak dużym zespołem? Bo to przecież nie tylko pracownicy, to także jeszcze podczas igrzysk wolontariusze. Bez wątpienia to jest doświadczenie, które, które, którego nie zapomnę. Mam wrażenie i nadzieję, że też bardzo cenne w życiu. Tak, tak po roku już nie, bez wątpienia czuję. Natomiast no, ja muszę powiedzieć, że to siłą był zespół i tam było wiele osób, szefów poszczególnych procesów, co najmniej kilkanaście osób, które po prostu zarządzały poszczególnymi obszarami tej imprezy, poszczególnymi procesami i robili to naprawdę wybitnie. No i też muszę oddać po raz kolejny zaangażowaniu pracy wolontariuszy, którzy bardzo pomogli rzeczywiście i też współtworzyli tą atmosferę.